W dzisiejszym odcinku uczestnicy będą brać udział w zawodach na najlepszą stylizację. To jest totalnie outfit na event Barbie. A gościem specjalnym będzie Lila Janowska. Niedopracowana jest trochę ta stylówka moim zdaniem. W tej skrzyni są kategorie. Za pomocą losowania wybiorą oni, w jakiej kategorii mają się ubrać. Summer. Budżet, jakim dysponują, to 500 zł. W ogóle jeszcze wymieniałam ten hajs jakiejś babeczki, a jedna do mnie tak, nie, ja dobra. Uwaga, czas, start. Generalnie mam kategorię summer. Mój temat to Barbie, także zaczynam. Idziemy do Bershki, zrobić outfit i zobaczymy, jak wyjdzie. Chciałem właśnie spróbować swoich sił w konkursie modowym, tak? Mam styl vintage. Weź mi pomóż. Nie mam pojęcia, jakie oni mają kategorie, więc to będzie też dla mnie niespodzianka. To chyba nic fajnego nie ma. Myślę, że jesteś starsza ode mnie, ale to w takim razie ty musisz do mnie mówić na pan. I don't care. Okay. Jestem z Częstochowy, ale obecnie mieszkam w Warszawie, ponieważ tutaj studiuję psychologię oraz jestem instruktorką pole dance. Cieszę się, że tu jestem, dlatego że bardzo chciałabym zamieć w jakimś odcinku, a Monię uwielbiam, bo czuję takie vibe podobieństwa do niej i do jej chłopaka, generalnie z moim chłopakiem, więc bardzo chciałam ich poznać na żywo. I zastanawiam się, czy iść bardziej w taką stronę stricte dzień summer, czy wieczór summer, ale chyba wezmę taki wieczór bardziej. Sunset vibe i wydaje mi się, że to będzie dobre. Ja co dzień studiuję filologię szwedzką, właśnie skończyłam licencjat, także od października magisterka. I pracuję też w szkole językowej oprócz studiów. Zastanawiam się nad tym, czy nie wejść tak trochę w lata 2000 albo 1990. Interesuję się modą, ubraniami. XS-ka będzie chyba na mnie dobra, tak mi się wydaje. I do tego jakieś spodnie trzeba wybrać, ale wybrałabym... O, buty też? Chyba tak, nie chyba, wiem. No tak, chyba... W sumie cała stylizacja, nie? That's cute. Nawet takie vintage. Yep. Dobra, wybieram na wybrałam kategorię vintage. To nie była moja decyzja, to było losowe. Weszłam do HM-u razem z tobą i nie był to najlepszy pomysł, ale no cóż. Ale nie był najlepszy pomysł, że ze mną weszłaś, czy że weszłaś no, do HM-u? No nie bardzo, bo mnie stresowałeś. Okej. Okay. Dobra, myślę, że drugą rzeczą wybiorę torebkę, jakieś białe dodatki. Myślę, że będzie pasowało do tej tematyki. To jest bluzka, co nie? Trochę malutka, ale niech będzie. Przyszłam trochę poprzeszkadzać. MK, co duże będą, ale dobra. Takie torebki wszyscy noszą. I don't like this. Nie. To wygląda nawet stylowo, więc myślę, że to idealnie pod lato. Chyba, że znajdzie się coś innego, zaraz zobaczymy. Ja bym poszedł bardziej w kolorki, wiesz? Może właśnie jakieś kolorki, właśnie tak, dobra, wisimy to na styl tutaj. Nie no, to nie wygląda dobrze. Czy to fituje w ogóle ze sobą? Nie powiedziałem. No te spodenki średnie, nie? Ameczka. Dobra, to wygląda fajnie, musimy zajść do jakiejś luźne spodeneczki. No to spoko. Taki zwykły, basicowy. SK, ten chyba lepszy. Widzę, że bardzo dobrze sobie radzą. Od razu już wiedzieli, tutaj, to. Nie mam stanika, ja tego nie założę. Ale lipa. Musisz sobie wziąć też. Ja właśnie muszę coś pod to wziąć. Zazwyczaj, kiedy spotykam jakichś influencerów, to czułam taki stres, a z Monią totalnie taki luz, jakbyśmy, nie wiem, znały się dłużej. Może dlatego, że tak często ją oglądam. To już mi teraz trochę jakbym była jakąś mega fanką, ale generalnie czuję taki, wiecie, vibe. Sprawdźmy, czy to ma sens. To i to. Dobra, jeszcze buty. Patrz, tam masz torebkę w kolorze. To jest ten, kosmetyczka, ale podoba mi się, dobra. Może być jako dodatek, nie? Tak, dobra, dzięki za pomoc. Proszę. Jak bierzemy te spodnie, po prostu mi się podobają i może mnie coś zaraz natchnie. Dobra, to mi się. Kolorystycznie mi to siedzi nawet. Tylko, że jak uznam za pół godziny, że nie? Dobra, myślę, że siedzi. O, to jest dobre. Nie, ona 120, to 30, czyli 300, no to... Nie masz rady. No, magii. Dobra, idziemy do kasy. Dobra. Jeszcze zamienię sobie zwykłe buty na szpilki i chyba będzie ładniej to wyglądało. A masz większe, takie oldschoolowe, weź te. Ja jestem niska, co ty gadasz? No, ale to będziesz miała taki... What are you talking about, bro? Biorę te spodnie. Tak. Mamy wszystko? Tak, mamy wszystko, idziemy. Ja to po prostu bym wziął te 500 zł i spierdzielił. 428,30. 460 zł i 20 groszy. Prawie limit. 285 zł. 295 zł. Lecimy, bus na nas czeka i go. A w dzisiejszym odcinku gościem specjalnym jest... Lila! Hej!
Stwierdziłam, że do tego odcinka wezmę Lilę, będzie to najlepsza osoba do oceniania stylówek, bo jak wszyscy wiemy, Lila bardzo dobrze się ubiera. Dziękuję bardzo, bardzo miło. Lila Janowska skończyła studia modowe. Skończyłam. Ile tak. chodziłaś na te studia? 3,5 roku, licencjat skończony. Tak, i zajmujesz się Instagramem, TikTokiem. Zajmuję się Instagramem, TikTokiem, pokazuję tam swoje stylizacje, swój makijaż, opowiada story time. A mam markę na przykład własną z biżuterią. Na przykład, jakbyście chcieli wpaść, to w opisie. No. Hejo! Możesz się przedstawić. Tak, więc jestem Julia. Ja miałam styl vintage. Uznałam, że to jest taka dosyć szeroka kategoria, więc postanowiłam się troszeczkę przenieść w czasie o 20-30 lat i zaczęłam sobie kompletować mój outfit od spodni, ponieważ mi się strasznie spodobały i stwierdziłam, że pójdę w takie szarości, trochę odcień niebieskiego. Tak, Monia? Dzięki. Dosłownie patrzyłam dzisiaj na te same spodnie, tak? Mocne. No, no, ale są świetne, strasznie mi się podobały. Fajne, fajne. A skąd są? To w ogóle cały outfit jest z Bershki. Okej. Okay. Później sobie dobrałam topik. Miałam gdzieś tam kilka pomysłów, ale ten mi tak kolorystyczny gdzieś tam i też wzorami najbardziej się zgrywał. Złapałam też taką ładną jeansową torebeczkę. A do tego mam szybkie okulary, jak już zdaliśmy zauważyć. I jeszcze takie kolczyki tutaj też w odcieniach szarości. Takie krzyże, powiedzmy. Można by było coś jeszcze tutaj wykombinować na pewno. Moja ocena to 7. Moja ocena to... Ja bym dała między 7 a 8. 7,5. Okej, okay. 7,5. Dziękuję. Bo podoba mi się zamysł cały, ale coś jeszcze, właśnie jakiś dodatek, jakiś może pasek, coś, czegoś no, brakuje. No właśnie podobnie, ale już tak w tym sklepie, tak było połowę. No wiadomo, ja może 10 minut. Tak. Ja bym tego nie zrobiła chyba. Fajnie, dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Zapraszamy kolejną osobę. Jestem Adzila, bardzo mi miło. Miło nam, witamy. I ty miałaś kategorię vintage, tak? Tak. Dobre. No to możesz opowiedzieć coś tam o tej stylizacji. Do tego najbardziej chyba pasował czarny kolor pod spodem, więc jakby wzięłam czarną jakby bluzkę i te spodnie. Kolega chciał, żebym wzięła o wiele większe spodnie, ale powiedziałam mu, że te spodnie mi dotąd dosięgają, więc jakby za bardzo ich nie chcę brać. What are you talking about, bro? Więc wzięłam te, bo dość pasują do vintage. Rurki właśnie tutaj mi trochę nie pasują jednak pod styl vintage. Właśnie mi też nie za bardzo, ale no. Ale kurtka, to jest bardziej kamizelka, no to tutaj się wpasowuje w tą kategorię. Ta torebka mi trochę nie pasuje, kolorystycznie super, ale... Tylko co do koloru ją wzięłam, ale też mi jakoś zapasuje. Mi się podoba torebka. I mean, it's cute. Cute, no. Dobra, lecimy. Great. O, to są, no. Jak patrzę na stylówkę, to nie myślę o vintage. No, wiesz, na co dzień się wiem, że ciężko wybrać vintage w sklepie jakby teraz. Co nie jest vintage, ale coś tutaj po prostu tak. czegoś brakuje, no. To prawda. Dobra, to dziękujemy. Dobrze. Dziękujemy Ci bardzo. Hej, jestem Maciek, mam 22 lata, mieszkam w Warszawie. Studiować nie studiuję, interesuję się sportem. Po maturach stwierdziłem, że ogólnie będę zwiedzał Europę i zajmę się życiem towarzyskim. A więc tak, Czekaj, spokojnie, już, tylko ja muszę tutaj ogarnąć, bo ty już zaczęłaś. Jaka kategoria? Summer. Dobra, fajnie, właśnie to jest nasz rodzynek, jedyny chłopak. Jestem rodzynkiem, tak. Outfitik jest bardzo prosty. Białe spodeneczki, biała podkoszulka i koszula na górę. I uwaga, jeśli nam będzie za gorąco, zdejmujemy, proszę Państwa. Zarzucamy sobie na tył i wyglądamy niczym z przedmieścia Saint-Tropez. Oczywiście nie wyobrażam sobie popołudnia letniego bez okularów. Wiadomo, dodatki, pierścionki i naszyjniczki. Za dodatki bardzo duży plus. Tak, chciałam powiedzieć, że fajnie, że zadbałaś o dodatki, bo często o nich zapominamy. Ale ta koszula jeszcze bardzo fajnie pasuje się do włosów. Tak, właśnie to tak mniej więcej specjalnie z Pedrosem zmeczowaliśmy mniej więcej. No Bershka to taki najbardziej summer vibes generalnie, raczej nic lepszego Zara nie miała jeszcze w tym budżecie. Trochę te dwa odcienie bieli się do siebie... Troszkę to nie pasuje. Wiedziałam, że o tym powiem. Tak, że ja totalnie mi to nie przeszkadza. Ale właśnie jakby były dwa takie same, to by się już tak zlewały. Tak, wszystko ja nie może być takie same, także to jest taka lekka różnica. Jak jest to łączy, no, na przykład jak jest taki trochę beżowy z białym, albo jakiś, nie wiem, jaśniejszy różowy trochę z ciemniejszym, nie wiem, ja lubię takie połączenie. Tutaj to jest fajne, bo na przykład na koszuli masz nie taki typowy biały, tylko właśnie idealny do tych spodenek, więc to dokładnie, jest fajne. Dokładnie, myślę, że się meczuje. Ale ja właśnie jestem, ja mam tak, że ja nie lubię dwóch odcieni bieli ubierać. Ale ja bym dała 8. Bo fajnie to pasuje ja też do ciebie, 8. Nie, widać, że się swobodnie tym czujesz. Więc... Tak, tak, czuję się tym bardzo swobodnie, tak. Dobra, no to dziękujemy Ci w takim razie. Dzięki również.
jestem Sandra, ja również mam summer, ale ja tak bardziej weszłam, wiecie, w beach. Ja tutaj widzę, słuchajcie, tak, Bali. Monia mnie do tego zachęciła trochę ostatnio. Opalenizna dalej jest, widać ją, jest widoczna. No i wiadomo, wziąłam klapki, no bo beach. Kupiłaś te klapki? Tak. No, fajne. I one ogólnie kolorystycznie bardzo pasują do tej góry, mi się wydaje. A czy kupiłaś też ten naszyjnik? Tak, również. Kurde, no to fajnie. Tak, ogólnie to jest taki vibe, że zrobiłam go sama na Bali bez muszelek, nie? No tak, wiadomo. Ja też robiłam. Tak, naprawdę? Nie, kompletnie nie. Nie myślałam, że jesteś naprawdę taka mieć. Nie. Podoba mi się to, że fryzura też pasuje do tego całego. No właśnie, ja tak jak zobaczyłam, jak wylosowałam to summer, ja mówię, ale zajebicie, że się wkomponowałam z tymi włosami dzisiaj, nie? No. Mega. Dobra, ocenki. 10, wiadomo. Ja daję 8,5. Dobra, ja dziękuję. Daję 9. Super, dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo. I mamy tutaj kategorię Barbie. Dokładnie. Weszłam do sklepu i zobaczyłam sukienkę, więc pomyślałam, że idealnie się skomponuje. No i stwierdziłam, że białe dodatki będą też fajnie wyglądały. No wzięłam marynarkę, bo w sumie czemu nie, bardziej elegancko będzie wyglądało. No i dodatki, to naszyjnik wzięłam sobie i torebkę. I miałam też szpilki, ale niestety okazały się to małe, więc... A pokaż, weź przynieś te szpilki. Przynieść? No dawaj. To mogę przynieść. No, na pewno lepiej by tutaj pasowały. No tak. Ja bym się tak nie ubrała. Ja też. No, okej. Okay. No tak, musisz tutaj dopasować pod kategorię. Ja na przykład żałuję, że nie wzięłaś jakichś dłuższych kolczyków zamiast tych naszyjników, bo mi się gryzie tutaj to sznurowanie z tymi naszyjnikami. Po prostu coś... No właśnie teraz też zauważyłam, bo wcześniej jak byłam w sklepie, to nie było... Nie patrzyłam na to. Ja nie miałaś czasu też, więc brałaś, co ci się podobało. No wiadomo. Nie? Ja daję szósteczkę. Czemu ja tak no bez kitu. Jesteś bezgodny, widzisz, no. Od razu się tak rozjaśniło wszystko. Tutaj się dzieje. Nie no, widać, że Barbie, no. Aha. A powiedz jeszcze, jak masz na imię? Zuzia. Postawiłam na wygodę, bo są buty takie luźne. Niestety są bardzo na mnie z duże spodnie, więc wykorzystałam pasek z marynarki. I go tak sobie spięłam, bo są strasznie na mnie za duże. No i do tego marynarka akurat trafiłam komplet, bo wszystko jest z Zary. I zwykły basicowy top, taki sobie go podwinęłam trochę, bo był za duży. To jest totalnie outfit na event Barbie. Wybrałam Zarę, ponieważ często się w niej ubieram i lubię ten styl. Powiem tak, że pasuje bardzo ta stylizacja do ciebie i w ogóle ten kolor bardzo podkreśla swoją urodę. Ja bym na przykład dała coś, jakieś kolczyki. Właśnie kompletnie o tym zapomniałam, ale też nie widziałam jakoś takich wzorze. Pani bym wkleci łańcuch tutaj, na przykład srebrny, nie? Czy po prostu spoko. coś jeszcze, żeby coś tam przekombinować? Ocenka? Mhm. Ja daję 9,5. O, tak. Super, bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że to jest chyba najładniejsza z tych wszystkich. Nie muszę tak mówić. No ale najbardziej mi się podoba. No to podoba się, a nie, że jest najładniejsza. Przepraszam. Powinnaś więcej rzeczy, jeżeli nie masz w szafie tego, to sobie. No nie mam. Bo nie kupię jej to. Zobaczymy. Dziękujemy. Dzięki. Okej, dzięki. Teraz jury po krótkiej naradzie ogłosi, kto przechodzi do kolejnego etapu. Dobrze, więc z naszych ocen wynika tak, że zwyciężczynią jest Julia. Tak, dziękuję. I chcę zobaczyć twoją kolejną stylówkę. Okej, okay, bardzo się cieszę. Postaram się wymyślić coś ciekawego, może trochę mniej basic. Tak, właśnie musisz wziąć pod uwagę nasze uwagi. Uwagi, okej, okay, postaram się. I mamy tutaj dla osoby, która przegrała, czyli w tym przypadku Anzila, dobrze wymawiam? Tak. Proszę bardzo, dziękuję tutaj masz bardzo. Taki słodki upominek i moje skarpetki ze sklepu Moves. Dzięki, bardzo wielkie. Proszę bardzo. I jak się czujesz, że odpadłaś? Szczerze mówiąc, nic straconego, i tak lubię modę i dalej będę dążyć do swoich celów. Słuchajcie, wybraliśmy jedną osobę z was, która przejdzie dalej. I uwaga! Różnicą jednego punkta. Tak, dokładnie. Sandra. Dziękuję bardzo. Brawo. Żegnam. Miłego tam wszystkiego. Tak, starałem się. Ja przychodzę dalej i słuchaj, no wygram, tak? Jest to oczywiste. I proszę, tutaj dla ciebie podarunek, prezenci. Pocieszenia. Tak, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ci spodobają skarpetki z tych co Mones. Mówisz? Niech sobie zobaczy. Przymierz! Przymierz! Bardzo ale wygodne, co nie? Wygodne, one no, fajne. Będę korzystał. Znaczy już nawet korzystam. Czuję się wygrany, tak naprawdę dziwnie bym się czuł, jakbym ja wygrał, moja dziewczyna, nie? Osobą, która zwycięża w tej kategorii jest... Zuzia.
Gratulacje, bardzo nam się podobała twoja stylówka. Tak, więc widzimy się w kolejnym etapie i mamy nadzieję, że coś jeszcze więcej nam pokaże. Matko. Czekamy na to. A dla osoby, która niestety odpada, mamy taki drobny upominek, więc proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To dziękujemy wam. Przechodzimy do etapu drugiego. Trzy dziewczyny przeszły. I teraz idziemy do galerii i będą wybierały stylówki, już bez żadnej kategorii, tak jak je czują. Let's go! Dzisiaj mamy po 1000 na głowie, jest to bardzo dużo. Czas również przedłużony, więc mamy 15 minut i sklepy do wyboru oraz kategorię dowolną, więc let's go! Dajcie czas. My już po zakupach, na szczęście wyrobiliśmy się w czasie, także zaraz lecimy przymierzać. Zapraszamy Sandrę. Więc ja wybrałam ogólnie imprezowy look, wakacyjny nadal, bo byłam, wiecie, dalej w summer w tym etapie. Ale to wiecie, tym razem jest nie Portugalia, nie Bali, a Grecja, wieczorem Mykonos, wiecie, jakaś imprezka, więc tak. No pasuje ogólnie... mi to, wizualizuję tak, sobie ciebie tak, w Grecji. Tak. I ogólnie teraz jest mega modne srebro, ja ogólnie przepadam, wolę złoto, ale wydaje mi się, że fajnie to wygląda generalnie. Ja powiem ci, że właśnie wolę srebro zdecydowanie. Ja też srebro. Tak, rzadko noszę złotą biżuterię na przykład i złote dodatki, więc tutaj totalny plus. Bardzo mi się podoba ta torebka z butami. I cała moja ta stylizacja jest z Zary, dosłownie to jest mój ulubiony sklep, więc od razu o nim pomyślałam, kiedy mieliśmy dowolność. I wydaje mi się, że ta kurtka też jest takim przełamaniem takiego trochę, jakby, że nie jest zbyt elegancko, nie? Że to jest jednak taka trochę krótka, że nie jest aż tak przesadnie. I funkcjonalne, bo jak będzie ci zimno, to kurteczka, a na wyspach jest czasami wiecznie, dokładnie. Jak to w Grecji na wyspach jest wiecznie, tak. Mi się na przykład podoba ta kurtka, ale nie pasuje mi do tego. Ogólnie ostatnio mam jakiś taki problem ze skórzanymi kurtkami, że po prostu na wszystko się je zakłada. No to jakoś prawda. Tak coś, nie wiem, szukam jakiejś alternatywy i nie mogę znaleźć. I chcę się do czegoś tutaj dowalić. Ja bym na przykład nie ubrała takiej, to jest spódniczko spodenki pewnie? Tak, no pod spodem tak. Są spodenki. To ja bym, to nie jest mój vibe, więc pewnie bym tego nie wzięła do tej stylizacji, ale oprócz tego wszystko mi się podoba. Mi się podoba na przykład bardzo biżuteria, że dobrałaś tutaj taki... Tak, bo ogólnie nie wzięłam kolczyków, bo to też zaznacza, że byłoby za dużo moim zdaniem. Wtedy już bym była po prostu jak taka, wiecie, tak. Na bazarze. Dziękujemy, na razie nie oceniamy. Postanowiłam trochę basicowo pójść, ale nie do końca, bo jest taki topik, on jest taki, wiecie, przezroczysty, taki dziergany i jest po boku fajnie wiązany. Dlatego dobrałam sobie koszulę letnią na takie letnie wieczory. Można wyjść do tego takie buciki, klapeczki pasujące właśnie do tego i torebeczka pasująca. Ona ją też chyba można, z tego co mi się wydaje, też można, jest w niej pasek, więc można sobie ją przewiesić. No i pasuje mi to spodnie. Podoba mi się ten top, na pewno. Lubię takie rzeczy, tym bardziej teraz na lato albo na jakieś wyjazdy, tym bardziej. Na przykład spodnie. Nie za bardzo mój gust. Znaczy też bym wolała trochę inny jeans, taki trochę może nie, właśnie kolor mi się podoba, tylko ja bardziej wolę takie rozszerzane na dole, więc ja za bardzo takich tutaj obcisłych nie. A te spodnie były podwinięte? Czy ty podwinęłaś? Ja podwinęłam. A jakie one mają nogawki? Wiesz co, ja bym tutaj chyba może coś z butami pokombinowała, że tutaj jest w miarę okej, naprawdę jest git. Ale dodałabym inny but i wydaje mi się, że to by troszeczkę tutaj to zmieniło. Miałam problem z tą koszulą w połączeniu z tym topem. Jakby ten top jest sweterkowy i na to koszula, jakby ta koszula jest zbyt lekka na taki top. Wydaje mi się, żeby założyć to w ten sposób. Nie dodałaś tutaj żadnych dodatków, prawda? Nie, bo miałam takiego kwiatuszka, a stwierdziłam, że będzie za dużo. Niedopracowana jest trochę ta stylówka moim zdaniem. To dziękujemy. Dziękujemy na razie. Ostatnia uczestniczka tego etapu, słuchajcie, i tego odcinka. Zaskoczna. Witam ponownie. O kurde, tu się dzieje dużo, no! Tu się dzieje dużo, tak. Tego się nie spodziewałam. Postanowiłam wyjść trochę ze swojej strefy komfortu, dlatego że ten poprzedni outfit jest bardziej gdzieś tam w moim stylu. Tutaj to nie jest mój styl do końca, ale strasznie mi się spodobały te ubrania. I tak chodziłam sobie po tej Zarze, na początku zauważyłam ten topik i uznałam, że koniecznie muszę gdzieś tam skompletować outfit z tym. Ja w tym topie wyglądasz jak syrena. Dziękuję. I starałam się gdzieś tam iść tutaj, tak jak widzicie, w jakieś zielenie, mięty, beże, raczej ciepłe kolory. Też jest troszeczkę bieli, tutaj biały top, białe buciki, które musicie pokazywać. Dodatków też troszkę jest, mamy kapelusik, mamy takie wielkie kolczyki tutaj, które mi się strasznie też podobają. No i mamy taką torebeczkę, która też wydaje mi się, że jakoś tak ładnie, kolorystycznie
dopełnia outfit. A to jest pasek, czy zrobiłaś z tego pasek? To jest w ogóle coś tutaj na szyję, ale nie dałam tego na szyję, no bo tutaj ta bluzka właśnie też nie chciałam dodawać już żadnych ani bransoletek, ani żadnych nosinników, no bo tu już się świeci, jest dużo. Tak, więc uważałam, że to jest zbędne, więc postanowiłam zrobić z tego pasek, no bo tak ciekawie wygląda moim zdaniem. Ja jedyne co to zdjęłabym kapelusz. Tak, okej. No, bo mam coś takiego, że tutaj się dzieje bardzo dużo, bo te kolczyki są takie... Dobra, mogę ściągnąć, zobaczymy jak się... Dobra, wydaje mi się, że tak lżej to wygląda teraz. Mhm. No. Ja pomyślałam o tym topie, że kapelusz to bym jeszcze zostawiła, ale na przykład usunęła ten top, bo dla mnie on za duży, tak? Dla mnie ten top z kolczykami idealnie siedzi tutaj. Moją stylizację kupiłam w Zarze, zastanawiałam się jeszcze nad H&M-em. Ale uznałam, że chyba jednak w Zarze gdzieś tam troszeczkę lepiej się odnajdę. Fajna stylówka, fajna, coś innego, cieszę się. Dobrze, no to dziękujemy, nie mówię na razie. Tak, dziękujemy. Po naradach stwierdziłyśmy, że trzecie miejsce zajmuje... Uwaga, uwaga. Nie przygotowałam się. Zuzia. Brawa! I mamy oczywiście dla ciebie tutaj podarunek. Dajmy mikrofon. W razie tego, że jesteś pierwsza, możesz sobie wybrać kolor. Są to stroje z mojej nowej kolekcji. Więc będziesz mogła jako pierwsza w sumie przetestować, znaczy ubrać i zobaczyć, jak ci się będą nosić. Różowy i czarny. To różowy. Proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. No zajęłam trzecie miejsce, ale nie jest mi smutno, bo dostałam piękny kostium różowy, więc będę sobie nosić na wakacjach. No, te dziewczyny rzeczywiście poszalały, więc rozumiem, że zajęłam trzecie miejsce. No, ale gratuluję dziewczynom, bo rzeczywiście zasługiwały na to. Więc się cieszę, że wzięłam udział w tym odcinku, było bardzo miło i mam nadzieję, że wezmę jeszcze raz udział. No i co? Jako gość Lilaty... Ja? Mówię? Mówisz, kto jest zwycięzcą. Pierwsze miejsce zdobywa Julia. Brawo, mega ładna stylówka, naprawdę, ale obie mieliście super. Obydwie są piękne. Tak, szczerze. Dziękuję bardzo, ale uważam, że mega, nie? W sensie te dodatki zrobiły mega fajną robotę i ja tutaj na przykład tego nie powiedziałyście żaden z was. My ten festiwalowy look taki bardzo. Tak, ale słuchajcie, my jak tutaj się tak naradzałyśmy, to mówimy, kurde, która? I tak nie mogłyśmy się dogadać dosłownie, więc kurde, no naprawdę fajnie, bo zachwyciłyście się, dałyście nam... Emocje. Tak, chciałyśmy, żebyście nas zaskoczyły w tym drugim etapie i to zrobiłyście, więc super. Dziękujemy bardzo. Jestem zachwycona w ogóle jakby outfitem Julki, bo serio mega jest. Jak u Julki zobaczyłam ten top, to miałam takie, kurczę, mam teraz problem, bo ja ogólnie w niego celowałam. No i może to ja bym miała to pierwsze miejsce, ale bardzo się cieszę, że Julia, z którą złapałam mega super kontakt od samego początku, od 12, kiedy zaczęliśmy, wygrała. Trochę jestem w szoku jeszcze chyba, że nie przeżywałam tego jakoś tak, że nie krzyczałam, powiedzmy, i tam nie skakałam z radości, ale bardzo się cieszę. Czuję się też trochę źle przez to, że naprawdę podobały mi się outfity innych dziewczyn. Podobało mi się basic z ludzi, sama bym się tak ubrała. I ten imprezowy look Sandrzej również. Jakby uważam, że Lila i Mona miały naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, jak musiały wybierać spośród nas. Ale mimo wszystko cieszę się, że to jednak ja wygrałam. Dobra, to masz tutaj proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Mega się cieszę z kostiumu, serio, dziękuję bardzo. Ja bym się ubrała w to. Nawet słuchaj, wiesz co, ja sobie już zrobię fotę tego i do Zary się przeleć. Nie, serio, ja ogólnie naprawdę bym kupiła to wszystko, serio. Ja też. I tutaj mamy przygotowaną stylówkę przez nas. O, dla ciebie. O, dziękuję. Także mam nadzieję, że ci się spodoba. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dzięki bardzo. Mega fajnie było. A tutaj macie listę ostatnich subskrybentów. Jak chcecie się tu znaleźć, to oczywiście musicie zasubskrybować ten czerwony przycisk. I jeżeli chcecie więcej takich filmów, to musicie lajkować. 20 tysięcy łapek w górę i robimy kolejną część. Pa! Jesteś pierwszą osobą, która widzi ten strój. Ja też. Jaki piękny kolor. Takie słodkie. Ale Jezu, zajebiste. Tak! Mega zajebiste wycięcie, serio. O, widzę, że tutaj... Tak, właśnie to jest mocne, to jest mocne. Ale zajebiste, to jest... Aha, o matko, to jest rzekami. Mieczy okay. Turytka. Ej, mega mi się to podoba jak na razie, okej. Okay. Cieszę się bardzo. Serio. Tutaj mamy... Okej, dobra, fajnie, fajnie taki basic przełamany tymi kolorkami tutaj.